Dobra, wszystkim, mam na imię Kamil, mam 27 lat. Nie jestem tu po to, żeby coś od was zabrać. Do czegoś przekonać. Nie jest moim celem sprzedanie wam czegoś na siłę. Nie mam potrzeby, przekonywania kogoś do czegoś. Jestem natomiast zobowiązany o mówieniu prawdy. Prawdy o Chrystusie. Jestem zobowiązany wobec Boga, żywego Boga, którego poznałem, który jest w moim życiu. Wiecie, jestem młody, więc wiele na temat Polski pewnie nie wiem, ale przypuszczam, że w naszym kraju polskim jest w ogóle problem z tym, że wiele ludzi się czuje mało wartościowych, odrzuconych. Wiele ludzi ma poczucie bycia niekochanym, jakiejś pustki wewnętrznej. Wiele ludzi próbuje całe życie sobie poukładać życie, pieniądze, praca, rodzina, szczęście i wszystko inne. To się im przewraca. Robią wszystko, co mogą i niewiele z tego mają. I tak będzie do końca ich życia. Ponieważ grzech panuje na tym świecie i czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, diabeł będzie dojeżdżał ludzi, ponieważ ludzkość została sprzedana diabłu. Czym jest diabeł? Problemami, trudnościami, opresjami, różnymi demonami. To jest właśnie są siły demoniczne, diabelskie, które będą gnębić ludzi. Smutek, depresja, śmierć, alkoholizm, narkomania, ćpanie. Wszystko to bierze się od diabła. Ludzie. Człowiek po prostu jest nieświadomy, jak bardzo zwikłany w problemy tego świata, sądząc, że jakoś się wydostanie z nich. Im bardziej się szamoczy, im bardziej się szarpie, tym bardziej wpada w problemy tego świata. Miłość, seks, pieniądze, władza. Człowiek myśli, że sobie poukłada pewne klocki i wszystko będzie grać w jego życiu. Nieprawda, kłamstwo, to upadnie. Wtedy czy później każdy znajdzie się w ostatnim dniu swojego życia. I w tym momencie zostanie w ogóle głęboką świadomość tego, co dalej. Bo człowiek wtedy czy później i tak spotka się z tym faktem, co dalej? Czy ja będę miał życie? Czy pójdę do piekła? A może czyściec? A czyściec to jest bajka sprzedana przez katolików. Ludziom, tym, którzy po prostu mają za dużo pieniędzy i wolą dawać księdzu, by mieć spokojne sumienie. Ludzie, nie ma czyśćca, nigdy nie było. Nigdy nie będzie. Albo jest Chrystus i droga, prawda, życie, którą daje, którą po prostu poprzez wiarę w Niego, to co się stało na krzyżu, albo piekło. To, co kto zrobi, jest wolną wolą człowieka. Z wolną wolą człowieka, dlatego że naprawdę. Czy naprawdę macie możliwość wyboru albo jedna strona, albo druga. Wiecie, dlaczego jestem napastowany? Dlatego, że mówię prawdę. Diabeł zawsze będzie się złościł, kiedy mówimy prawdę. Dlaczego? Dlatego, że chcę was zaprowadzić do piekła. Dlatego, że nie chcę was wypuścić ze swoich szponów. Im bardziej jestem atakowany, napastowany, im bardziej wam się coś burzy w waszych sumieniach, sercach, jakiś niepokój, tym bardziej Bóg ma możliwość dotarcia do głębi. Bo tak naprawdę trzeba się lepiej przebić przez wszystkie struktury egoizmu. Wiesz, czym jest egoizm? Egoizm jest postawą w życiu człowieka, nie potrzebuje Boga. Czy naprawdę nie potrzebujecie Boga? Czy naprawdę nie potrzebujecie Stwórcy? Właśnie miliony ludzi, setki milionów ludzi pójdzie do piekła właśnie przez postawę egoizmu. Postawę serca, która mówi, nie potrzebuję Boga. Kupię sobie miejsce w czyściu za pieniądze. No nie kupię sobie miejsca w czyściu za pieniądze, jest to po prostu niemożliwe. Wiecie, człowiek myśli pryzmatem cielesnym, takim ziemskim tak naprawdę. Sprawy, praca, rodzina, żona, mąż, dzieci. Okej. Jest to dla mnie zrozumiałe. Ale tak naprawdę niewielu się zastanawia nad tym, co będzie później. Co będzie po śmierci. Co będzie w momencie, kiedy jutro się nie obudzę. Jaką mamy gwarancję tego, że jutro się obudzimy? Żadnej. Ja wiem, gdzie ja idę. Ja będę miał życie wieczne z Chrystusem w niebie. Ale czy ty wiesz, gdzie ty idziesz? Czy ty wiesz, w którym miejscu się znajdziesz w swoim życiu? Bóg z miłości swojej posłał syna na świat, który dał się zamordować. On wiedział, że kogo będzie czekać. On wiedział, co go po prostu spotka na tym krzyżu. I naprawdę nie patrzył na cenę, którą przyjdzie mu zapłacić. Ja nie patrzę na cenę tego, jak bardzo teraz mnie nienawidzicie w swoim sercu. Będziecie mnie nienawidzić? Nienawidźcie mnie, ale ja będę mówił prawdę, bo tylko prawda was wyswobodzi. Tylko prawda jest w stanie was uwolnić. Prawdą jest Jezus Chrystus. Życzę pięknego dnia. Prawdą jest Jezus Chrystus.
Ten, który zszedł na ziemię w ciele, ten, który nie miał grzechu, ten, który z miłości do ludzi poszedł na krzyż, dał się zabić, zmartwychwstał trzeciego dnia za człowieka. Był w Szeolu, był w piekle, pokonując jednocześnie śmierć, pokonując każdy grzech, realnie dając możliwość życia wiecznego z Nim. Chrystus nie chce, żebyście klękali tam w kościele katolickim, w innych miejscach i się modlili w jakiś sposób poprzez formułki. Nie! W żaden sposób nie musicie brać opłatków. To są rzeczy po prostu bzdurne. Wiecie, Chrystus pragnie waszego serca, waszego życia, tego, abyście mieli świadomość tego, kim jest człowiek. Człowiek został stworzony do panowania nad swoim życiem, panowania nad problemami, uczuć szczęściu, zdrowiu, powodzeniu. Do tego został stworzony człowiek. To znaczy religia, wytwór człowieka, powykrzywiał tym, kim jest Chrystus. Powykrzywiał obraz tego, jak człowiek może żyć na ziemi. Powykrzywiał obraz tego, w ogóle, co się stało. Nie musimy żyć pod pęgierzem ciągłego problemu, stresu, niepokoju, nerwów. To wszystko zostało załatwione na krzyżu. Człowiek, dopóki nie uwierzy w Jezusa Chrystusa, dopóki nie zrobi Jego swoim Panem i Zbawicielem, będzie cierpiał. Będzie cierpiał na ziemi. Pytanie, czy zdąży pokutować z tej drogi, a może będzie cierpiał całe życie w piekle. Całą wieczność w piekle. Och. Wiecie, naprawdę, ja przeszedłem też długą drogę, zanim zapoznałem Chrystusa. Byłem złym człowiekiem, wyrządzałem ludziom krzywdy, robiłem złe rzeczy i naprawdę nie byłem godnym tego, aby zostać zrodzony z Ducha Bożego. Nieważne, czy kogoś zabiłeś, czy kogoś nie zabiłeś, nieważne, czy kogoś okradłeś, czy kogoś nie okradłeś, nieważne, co zrobiłeś w swoim życiu. Każdy ma możliwość przyjęcia wybaczenia. Chrystus wybaczył wam wszystko. Mi wybaczył, każdemu wybaczył. Właśnie miłość wybacza. Chrystus wybaczył wszystkie grzechy, zanim w ogóle zdążyliśmy zgrzeszyć. Tylko czy my przyjmiemy to wybaczenie? Czy my przyjmiemy miłość Boga do swojego życia? My nie musimy chodzić ciągle potępieni, oskarżeni, poniżeni. Z tym się rozprawił Jezus na krzyżu, raz na zawsze. Naprawdę możemy być szczęśliwi w swoim życiu. Naprawdę możecie być szczęśliwi, pełni w ogóle wolności, radości, obfitować we wszystko, nie musicie zmagać z tymi problemami tego świata. Ale jedynym warunkiem jest uznanie Go swoim Panem i Zbawicielem. Uwierzenie w swoim sercu, wyznanie Go swoimi ustami, zrodzenie się z Ducha Bożego, przyjęcie nowonarodzenia, połączenia z żywym Bogiem, który jest. Czy ktoś z was słyszał o tym, że można kogoś uzdrowić, uwolnić od demonów? Czy ktoś słyszał o tym, że naprawdę można uczynić znaki cuda? Pewnie i tak, w kościele katolickim słyszeliście, że było to 2000 lat temu. Bzdura. To dzisiaj uzdrawiamy, uwalniamy od demonów, czynimy znaki cuda, modlimy się o potrzeby ludzkie, te rzeczy się materializują. Naprawdę. Możemy pomóc wam w każdej sprawie. Warunkiem jest przyznanie się do tego, że ja jestem Bogiem. Nie ja jestem Bogiem. Bogiem jest Stwórca, ten, który założył niebiosa i ziemię. Ten, który uczynił ziemią podnóżek swój, jako sobie swój podnóżek. Ten, który panuje i zawsze panować będzie. Ten, który to stworzył i który w momencie zakończył. Ten, który jest Bogiem, mówi do was przez moje usta, że nie musicie cierpieć całą wieczność. Jak samo było za czasów apostołów, za czasów Jezusa, kiedy Jezus przemawiał do ludzi, ludzie Go odrzucali, nie szanowali, poniżali, a na końcu Go zabili. Czy zatwardziałość waszych serc jest aż tak daleka, że nie przyjmiecie tego słowa? A może jednak warto przyjąć, co macie do stracenia? Wiecie, moment, w którym ja spokutowałem, był takim momentem, kiedy ja doświadczyłem żywego Boga. Żywego Boga. Była taka bojaźń przed Jego obecnością. Tak intensywnie mnie to spotkało. Żadne doświadczenie na tej ziemi nie było tak przerażające, jak doświadczenie żywego Boga. Bo zdałem sobie sprawę, że Bóg jest prawdą. Że ja zrobiłem błędy w swoim życiu. Że nagrzeszyłem, że pokrzywdziłem. Zdałem sobie sprawę z
sprawę z tego, że gdybym w tamtym momencie umarł, nie miałbym możliwości zmiany decyzji, a wtedy poszedłbym do piekła na wieczność. Ale przez to, że dostałem szansę pokutowania swojej drogi życia, dzisiaj stoję tutaj, świadczę wam o tym, że Chrystus naprawdę jest i chce dotrzeć do waszych serc. Poprzez to, że w Niego uwierzycie, co się dokonało na krzyżu, poprzez wyznanie swoimi ustami Jego jako prawdy, jako z Pana i Zbawiciela, możecie dostąpić niesamowitego życia na ziemi. Już nawet nie chcę mówić o tych problemach ziemskich, bo naprawdę problemy ziemskie były, będą i na to wpływu nie mamy, tak? Bo kto ma wpływ na pandemię, kto ma wpływ na to, czy w Polsce będzie wojna, kto ma wpływ na ceny, które idą w górę? No nikt, musimy się dostosować. Ale z tym wszystkim możemy albo się zmagać, być przygnieceni tymi problemami, albo uwierzyć w to, co się dokonało na krzyżu. A na krzyżu dokonała się zamiana biedoty, ubóstwa, niedostatku na błogosławieństwo finansowe. Chrystus był Panem całego świata, ale On dał się zamordować jako biedak. Wszystko oddał, abyśmy my dzisiaj, ludzie zrodzeni z Ducha Bożego, mogli mieć dostatek w swoim życiu, bo nie jest wolą Boga, abyśmy żyli w niedostatku, w jakimś braku, jakieś problemy finansowe. To jest diabelskie dzieło. Tak samo z chorobami. Czy naprawdę Bóg, założyciel świata i ziemi, ten, który stworzył człowieka, nie ma mocy, żeby człowieka uzdrowić? Są Federacji Apostolskiej, Kościół Mocy, Unita Dzierżoniowska 11. Jesteśmy apostolskim obozem. Prawdziwie wierzymy w Chrystusa. Zapraszamy.